Jak poradzić sobie z zazdrością? Zazdrość opiera się na właściwym mechanizmie, ale użytym w niewłaściwy sposób. Tak, zaraz to wyjaśnię, brzmi może trochę tajemniczo, ale zanim to wyjaśnię, bo pokazanie jak poradzić sobie z zazdrością jest bardzo, bardzo proste, to chcę zacząć od prawdy, która kiedyś głęboko mnie poruszyła i która, o której często też mówię, że dlaczego jest ważniejsze niż jak. Że potrzebujesz mieć silny powód, żeby poradzić sobie z zazdrością. Zazdrość jest zła, ponieważ gdybyś miał, gdybyś miała powiedzieć sobie dlaczego zazdrość jest zła. Wynajdź swoje powody, dla których nie chcesz mieć problemu z zazdrością. Natomiast powody, które ja wymienię, są dwa. Po pierwsze, zazdrość demotywuje. Zawsze znajdziesz tych, którzy są lepsi, osiągnęli więcej niż ty osiągnąłeś, osiągnęłaś. I wtedy mówisz sobie: Nie, jestem do niczego, nigdy mi się nie uda, to są wybrańcy losu, oni mieli szczęście, są lepsi. Różne rzeczy możesz sobie mówić i nic nie robisz. Albo znajdziesz tych, którzy są gorsi. Powiesz: łe, ja to potrafię, nie to co inni, jestem najlepszy. To też demotywuje, bo nie rozwijasz się. W jednym wypadku się nie rozwijasz, bo czujesz, że nigdy tego nie osiągnę. W drugim wypadku się nie rozwijasz, bo myślisz, już nie ma nikogo lepszego. Druga rzecz, dla którego. Drugi powód, dla którego zazdrość jest zła, to to, że zazdrość niszczy relacje. Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak, to jest część prawdy. Ale druga część prawdy brzmi: prawdziwych przyjaciół poznajesz wtedy, kiedy odniesiesz sukces. Dlatego, że niektórzy nie wytrzymają tej presji Twojego sukcesu. Nawet nie chodzi, że ty się wywyczasz. Oni tego nie wytrzymają wewnętrznie i po prostu odejdą z Twojego życia. Albo Poluźnią relację. Inni z kolei będą się przypochlebiać. To jest tak, jak kiedyś miałem okazję współpracować z, powiem wprost, tak, zmieniając nazwiska, Krzysztof Jędrzejewski, wtedy 20 najbogatszy Polak według Forbesa, który zapytany, co się zmieniło, odkąd został miliarderem, powiedział: Zauważyłem, że moje dowcipy stały się śmieszniejsze. Rozumiesz, o czym mówię. Więc to są dwa powody, dla których zazdrość jest zła. Ale powiedziałam, że zazdrość opiera się na właściwym mechanizmie, tylko w niewłaściwy sposób użytym. Jaki to jest mechanizm? To jest mechanizm porównywania się. Jest źle użyty, kiedy porównujesz siebie z innymi, ponieważ porównujesz ich etap z Twoim etapem. Na przykład, patrzysz, masz firmę, wezmę z mojej branży, będzie mi najprościej, masz firmę szkoleniową. Patrzysz, co ty robisz, patrzysz na stawki, które masz na swojej stronie i patrzysz na inne firmy szkoleniowe i mówisz sobie, nie, oni takie stawki biorą. Okej, okay. oni są na innym etapie. Prawdopodobnie zaczynasz, więc na początek masz inne stawki, masz innych klientów, może jeszcze się nie wyspecjalizowałeś, więc porównywanie etapów to nigdy nie, nie jest miarodajne. Druga rzecz. Nie znasz okoliczności, w jakich działają. Kiedyś pamiętam, jedno, użyję dalej przykładu, pozwól, z branży szkoleniowej. Kiedyś jedna z dużych firm, korporacji, która mnie zatrudniła, powiedziała Andrzej, dlaczego masz tak małe stawki? I powiedzieli mi o stawkach, za które kupowali szkolenia od dużej firmy szkoleniowej, która zatrudniała kilkudziesięciu trenerów. Ja mówię, bo moje koszty są niższe. Prosta rzecz. Więc nie znamy okoliczności, w jakich ktoś działa, więc nie możemy porównywać rzeczy. I trzecia rzecz, nie znamy ceny, którą ludzie płacą. Ludzie nie widzą wielu rzeczy. Widzą czasami tylko rezultat i zazdroszczą, mówią, o, też bym tak chciał, to takie proste. Pamiętam taki moment, kiedy prowadziłem firmę szkoleniową, wtedy no już sobie radziliśmy, tak, w miarę dobrze. I głównie pracowałem w weekendy. Soboty, niedziele robiłem szkolenie otwarte. I pamiętam, jeden człowiek kiedyś powiedział do mnie, no, też bym tak chciał, pięć dni nie pracować, a dwa dni pracować. To, czego on nie rozumiał, to cena. Cena była taka, że w weekendy, kiedy moje dzieci nie były w przedszkolu, ja wyjeżdżałem z domu. Cena była taka, że jechałem do Warszawy, co oznaczało 5 godzin w jedną stronę. Cena była taka, że przez 5 dni musiałem pracować, żeby znaleźć klientów, którzy przyjadą w weekend, a robiłem szkolenia prawie w każdy weekend. Więc ludzie tego nie wiedzą, więc nie należy porównywać siebie z innymi. Ten mechanizm porównywania jest po to, żebyśmy porównywali siebie z samym sobą. Powtórzę, mechanizm porównywania jest po to, abyśmy porównywali siebie z samym sobą. I wtedy on jest dobrze używany. I kiedy porównujemy siebie z samym sobą, dzieje się jedna z dwóch rzeczy. Albo to nas motywuje, gdy widzimy, ile już osiągnęliśmy. Pamiętam taki moment, kiedy mój kolega z dawnych, dawnych lat yy, Kiedyś spotkaliśmy się przypadkowo i on mówi, o, super, że się spotkaliśmy, pogadaliśmy, co tam u nas. I on mówi, słuchaj, jak będziesz w takiej, takiej miejscowości, gdzie ja teraz mieszkam, to zapraszam. Okej, okay, przyjechałem do niego. On też tam mnie zaprosił na kolację, powiedział, że mnie przenocuje. Jak zobaczyłem, jaki on ma dom, to był mój rówieśnik. Jak zobaczyłem, jaki on ma dom, jakimi samochodami jeździ, no to... Leżąc wieczorem, tak, tam w łóżku, myślałem sobie, i zacząłem porównywać siebie z nim. Ale później mówię, nie, 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 stop, stop, stop. I zacząłem myśleć, dobra, w jakim miejscu ja byłem i ile ja osiągnąłem. Więc to motywuje, kiedy patrzysz na drogę, którą przyszedłeś, którą przeszłaś. Druga rzecz, kiedy porównujesz siebie z samym sobą, to korygujesz też siebie. Czasami mamy jakiś zastój. Czasami nie robimy postępów. Natomiast w momencie, kiedy porównujemy siebie z samym sobą i widzimy, że nie robimy postępów, to mówimy, zaraz, zaraz. Ja się rozwijałem tak wspaniale do tego momentu, co się stało? Stop, zmieniam kierunek, biorę się w garść, zostawiam lenistwo, dyscyplinuję się, ponieważ chcę mieć konkretne rezultaty. A więc podsumowując, temat zazdrości. Można powiedzieć to w ten sposób. Widzisz, że sąsiad kupił sobie nowy sportowy samochód i możesz przyjąć jedną z dwóch postaw. Albo pomyśleć sobie, no taka piękna, śliczna pogoda, dzisiaj, nic tylko iść do skarbówki i donieść do nie na niego, albo powiedzieć sobie, skoro on mógł, to ja też mogę.